Jesteśmy na uroczystej premierze filmu Orzeł. Ostatni patrol. Oczywiście pan jest jednym z aktorów, którym zagrał jedną z głównych ról w danej produkcji filmowej. Proszę powiedzieć, w jaką postać pan się wcielił? Moja postać to podchorąży Klops. Wyimaginowana na okręcie postać, wymyślona przez reżysera Jacka Bławuta, ponieważ on historycznie nie był na tym okręcie. Jest on poniekąd włożony na pokład jako taka rzeczywistość zewnętrzna, jako taki element kontaktu ze światem, który jest poza okrętem. Podchorąży Klops jest zdystansowany do świata. Podchorąży Klops lubi być niepokorny i nie lubi się poddawać zasadom, ale w momencie, kiedy przychodzi naprawdę moment decyzji i ogromne wyzwanie, decyzji ratunku przyjaciół w tej sytuacji beznadziejnej, w której się znaleźli, dojrzewa i się zmienia. I za to lubię tę postać, która ma przełom, która ma przewrót. Ona jest wielobarwna. A co było najtrudniejsze na planie zdjęciowym? Bo jednak nie jest pan osobą wojskową, a jednak film jest historyczny. Tak, myślę sobie, że najtrudniejsze było właśnie przeżyć tę historię jako aktor i dać ją widzowi właśnie w tym filmie, bo tego ciężko by było tu coś grać, bo te osoby i ci załoganci są tak dalecy gdzieś ode mnie, że to było bardzo trudne gdzieś zbliżyć się do tego, do tej hierarchii, do tych zasad panujących, ale szkolenia, które mieliśmy wcześniej, przygotowania, bardzo dużo przygotowań, spotkań właśnie z wojskowymi, odwiedziny Gdyni, zwiedzanie okrętu podwodnego, czyli te materiały tak naprawdę, które pomagają aktorowi przygotować się do roli, stworzyły nam naprawdę warunki pracy wyśmienite i w tej trudności tak naprawdę ja osobiście znalazłem satysfakcję i wielką radość. No, gdzieś chyba każdy chłopak, jak był mały czy młody, marzył o tym, żeby być w mundurze, żeby być gdzieś właśnie w takiej rzeczywistości wojny. Ten świat się oczywiście nam zmienił niesamowicie i dzisiaj nikt nie marzy o wojnie, tylko wszyscy marzymy o pokoju. Ale wydaje mi się, że ten film też właśnie o tym mówi, że ten rejs, ten ostatni patrol pokazuje nam, żeby nigdy więcej nie dopuścić do sytuacji, że będzie miał miejsce ostatni patrol. A jeżeli chodzi o plan zdjęciowy, czy były jakieś wpadki, jakieś nietypowe sytuacje, trudności? Tak, pamiętam taką jedną śmieszną sytuację, że jest scena, kiedy mam stemplować przebicie, bo ma lać się woda. Woda się nazlała non-stop praktycznie, brudni, spoceni, obciążeni grubymi materiałami w temperaturze 40 stopni prawie, bo kręciliśmy na hali latem. Więc to było niesamowite, już to jest jak gdyby opowieścią. Natomiast była scena, gdzie mamy stemplować przebicie, sprawdzamy dziurkę, czy ta dziurwa jest zrobiona, gdzie ma się lać woda, sprawdziliśmy, wszystko się ma lać. Oczywiście dochodzi do sceny, jest kamera, wszystkie kamery włączone, akcja. No i ja zatykam to przebicie takim kołkiem po prostu i okazuje się, że ja walę nie w tę dziurę, no bo woda leci z innej niż wydawało nam się, że będzie leciała. Cała scena na nic. Byliśmy mokrzy oczywiście, spoceni, ale tam nie było złości. To była naprawdę wielka radość, że taki film robimy i taką scenę z dymem, z wybuchami, gdzieś żarówki strzelają. No więc taka zabawna sytuacja. Oczywiście powtórzyliśmy to i później już to przebicie zatkałem. A jak uda się panu czasowo pogodzić pracę, bo pan i w jednym filmie, i w drugim, i w trzecim wystąpił. Ostatnio byliśmy na premierze filmowej Patryka Wegi, gdzie pan tak samo zagrał główną rolę. Jeżeli chodzi o ten odstęp czasowo pomiędzy nagraniami do jednego filmu, a do drugiego, mniej więcej jakie to są odstępy czasowe? No właśnie, to dobre pytanie, ponieważ dzisiejszy ten czas niestety spowodował to, że te filmy były w kolejce, ponieważ było pozamykane kino i wszystko, i te filmy nie mogły mieć swoich premier w swoim czasie. Także faktycznie teraz jest dosyć wielka trudność przy wyborze filmu, na który się idzie do kina. Zapewniam Państwa, że każdy film, z którym miałem przyjemność się spotkać, każda historia przynosi zupełnie inne emocje i inne doznania, i inne wrażenia. Także gorąco zapraszam na filmy. Natomiast jeśli chodzi o odstępy czasowe, to nieraz to są roczne odstępy nawet. W jednym filmie jestem totalnie łysy, a w drugim mam wąsy. Więc to kino tak było kręcone. Tylko dzisiaj po prostu szczęśliwie mamy premiery tych filmów, które były kręcone, które powstawały.
Także cieszę się, że ta premiera jest, cieszę się, że orzeł wypływa tak naprawdę na powierzchnię i zostaje oddany w ręce widzów.